Na pewnej malutkiej planecie mieszkał sobie Tip-Top. Był strasznie chudy, wysoki i miał czuprynę, która mierzyła tyle, ile zazwyczaj mierzą czupryny Tip-Topów. Nie będziemy ukrywali, że tip top, jak wszyscy jego imiennicy, był nadzwyczaj urodziwym panem pędzlem. tip top żył na swej planecie samioteńki jak palec i strasznie się nudził. Chociaż planeta jego, jak wszystkie planety panów pędzlów, pyszniła się 333 jeziorkami pełnymi po brzegi kolorowej farby. Tip Top nigdy w życiu nie zanurzył swojej bujnej czupryny w jeziorku, albowiem na swojej planecie nie widział niczego poza równinną pustynią, kreską horyzontu obiegającą w krąg 333 jeziorka i złotą kropką. Malutkiego słońca, świecącego dniem i nocą nad głową Tiptopa. Cóż może być nudniejszego od malowania kresek lub kropek myślał Tiptop, nie bacząc na to, że był najprawdziwszym panem pędzlem. I tak mijały lata. Ale któż może sobie wyobrazić pędzel, który nie zechciałby wreszcie zanurzyć swojej czupryny w bajecznie kolorowej farbie. Niech się stanie, co ma się stać. Namaluję tę złotą kropkę. Może wreszcie przestanę się nudzić. Pomyślał Tip Top. I zanurzywszy głowę w najbliższym jeziorku, wspiął się na palce i na niebie swej malutkiej planety postawił najpierw jedną, a potem trzysta trzydzieści trzy malutkie złote kropki na no.